Kolejna społeczna akcja w Policach. Grupa aktywnych seniorów odwiedziła samotne osoby. Policka paczka zakończona sukcesem. Dary trafiły do potrzebujących. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Aktywni seniorzy odwiedzili samotne osoby w ich domach. To kolejna akcja Ośrodka Pomocy Społecznej, który czuwa nad tym, by w święta nikt nie czuł się samotny. Pani Jadwiga mieszka sama, ale radością i pozytywną energią mogłaby obdarować niejedną osobę. I mimo, że duchem czuje się jak nastolatka, to schorowane ciało utrudnia codzienne życie. Na 4 dni przed Wigilią osoby w podobnej sytuacji odwiedziła delegacja z własnoręcznie przygotowanymi świątecznymi podarunkami. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy spokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niechaj nadchodzące święta przyniosą radość i spokój. Napawają serca ciepłem i radością. Pani Jadwiga straciła męża i syna. Na co dzień pomagają jej życzliwi sąsiedzi i asystentka z Ośrodka Pomocy Społecznej. Z przedświątecznej wizyty bardzo się ucieszyła. Tak, no lubię. No, nieraz jak chora jestem, no to człowiek naprawdę, ale jestem zadowolona i dzisiaj bardzo jestem zadowolona, żeście przyszli. Takie międzypokoleniowe spotkania są efektem starań pracowników socjalnych. Dziewczyny wykonują swoje obowiązki służbowe, a przy tym angażują się tak, jakby pracowały dla swoich najbliższych. Do dzisiejszej akcji zorganizowaliśmy wspaniałą grupę aktywnych seniorów, którzy podczas warsztatów przygotowali przepiękne strojki świąteczne. Również młodzież oraz dzieci z Rady Osiedla nr 2 zaangażowali się w tą akcję i przygotowali kartki świąteczne. Aktywni seniorzy to grupa 10 osób z różnych części Polic. Przedświąteczne wizyty w domach osób samotnych i schorowanych to ich pierwsze działanie. No, chcemy umilić czas tym samotnym osobom, żeby nie było tak przykro, bo większość jest samotnych, gdzie nie mają dzieci, albo dzieci powyjeżdżały, nie mają mężów. Dlatego ja ich rozumiem, bo ja też to przeżywam. Spotkanie z panią Jadwigą zrobiło wrażenie także na 11-letnich wolontariuszach. Zatrosimy strojki z okazji świąt dla osób starszych i potrzebujących. Chodzimy po policach i donosimy strojki i kartki i czytamy wiersze na niektórych ulicach. Grupa aktywnych seniorów wraz z wolontariuszami i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziła 20 seniorów. Takie działanie ma na celu uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób samotnych i starszych. Część z nich to prawdziwa skarbnica życiowych mądrości, dlatego czas wygospodarowany na takie spotkania nie jest czasem zmarnowanym. 25 rodzin otrzymało w tym roku wsparcie w ramach akcji Policka Paczka. Wręczaniu darów towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń. Potrzebujący to ludzie starsi i mamy samotnie wychowujące swoje pociechy. W święta nikt nie powinien czuć się samotny. Z taką myślą działały osoby zaangażowane w zbiórkę darów do Policki Paczki. Organizatorzy, czyli Rada Rodziców z gimnazjum nr 3 wraz z uczniami i pracownikami szkoły stanęli na wysokości zadania. Wielki finał odbył się 17 grudnia i towarzyszyło mu sporo emocji. Dziewczyny. No trudno. Ja mam pomóc najwyżej. Dary trafiły do rodzin, które popadły w niezawinioną biedę i same starają się stawić jej czoła. Nie proszą o pomoc. Wobec takiej postawy trudno przejść obojętnie. Policcy altruiści kolejny rok z rzędu wzięli sprawy w swoje ręce. Jedna z paczek trafiła do rodziny Strzebieży, gdzie mąż samotnie opiekuje się chorą żoną. No, jest ciężko. Warunki, jak widać, to w tym mieszkaniu nie są takie dobre, prawda? Łazienki nie ma tutaj. Stanisław Romaszko z Jasienicy mieszka sam, jest częściowo sparaliżowany. Sporą pomoc otrzymuje od życzliwych sąsiadów, z którymi spędzi święta i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciałbym podziękować dla opieki społecznej, że pamiętają o ludziach samotnych, chorych i dziękuję ślicznie dla pań, które tutaj mi pomagają. Ludzkie losy bywają bardzo przewrotne. Jedno zdarzenie potrafi wywrócić dotychczasowy porządek do góry nogami. Zwykły gest w stronę potrzebującego wart jest więcej niż dary, które otrzymują. Osobom samotnym wystarczy świadomość, że jest ktoś obok. I ten niematerialny gest obecny podczas wręczania paczek wzrusza najmocniej.
Samotność to najgorsze, co może nas spotkać, dlatego szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o bliskich, ale także o sąsiadach, ludziach starych i niezaradnych. Owładnięci szałem przedświątecznych obowiązków, nie zapominajmy o ludziach, którzy święta spędzą samotnie. O seniorach pamiętają rady osiedli, które od lat organizują spotkania przy wigilijnym stole. Zgodnie z tradycją do wspólnej wieczerzy zasiedli mieszkańcy osiedla Gryfitów. Część z nich spotyka się regularnie podczas osiedlowych wydarzeń, ale są i tacy, którzy żyją samotnie, często po stracie bliskiej osoby. Izolują się od społeczeństwa. Dla nich wspólna świąteczna kolacja nabiera szczególnego znaczenia. Dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkanie wigilijne co roku poprzedzone jest wspólnym gotowaniem. Na stołach królują tradycyjne świąteczne potrawy, przygotowane według staropolskich, sprawdzonych przepisów. Każdej uroczystości towarzyszy występ chóru Marzenie. I nie inaczej było tym razem. Bożonarodzeniową atmosferę podtrzymywały rozbrzmiewające wokół kolędy i pastorałki. Wigilijnym opłatkiem podzielili się także mieszkańcy Jasienicy. Wspólna wieczerza jest ważnym wydarzeniem, szczególnie dla osób starszych i samotnych. Na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw. W powietrzu unosił się zapach pierogów i czerwonego barszczu. Boże Narodzenie to najpiękniejsze ze świąt, pełne symboli i życzliwości. Dla niektórych osób była to jedyna okazja, by w życzliwym gronie przeżyć ten czas. Spotkanie wigilijne dla swoich mieszkańców zorganizowała także Rada Osiedla nr 4. Wiele ludzi jest samotnych czy niesprawnych na tyle, żeby samemu przygotować sobie spotkanie wigilijne. Seniorzy łamali się opłatkiem i składali życzenia. Czasami wystarczy rozejrzeć się dookoła, by dostrzec ludzi nie proszących o pomoc, ale potrzebujących wsparcia. W Wigilii wzięły udział głównie osoby starsze. Osiedlowa Wigilia jest okazją do wspólnego kolędowania i składania życzeń. To także możliwość wymiany poglądów, przyjacielskich rozmów, snucia wspomnień i oczekiwań związanych z nadchodzącym nowym rokiem. Boże Narodzenie jest czasem trudnym dla osób samotnych. Policki Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat stara się złagodzić uczucie pustki i smutku, który doskwiera tym, którzy święta spędzą bez najbliższych. Wigilia dla samotnych jest krokiem w stronę tych osób, których w gminie Police nie brakuje. Wigilię przygotowano z zachowaniem wszystkich polskich tradycji. Przestrojona sala i dające się usłyszeć kolędy stworzyły prawdziwy klimat świąt. Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy, obowiązkowo barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i oczywiście śledź. Przygotowanie opiera się w całości na darowiznach od prywatnych osób, od instytucji. Organizując je, chcemy chociaż w małym stopniu umniejszyć tej samotności. Ważnym jest dla nas, aby usiąść wspólnie do stołu, kolędować, podzielić się opłatkiem. Święta poza swoim duchowym wymiarem tworzą magiczną atmosferę chęci czynienia dobra. To czas refleksji nad wartościami i próba wyjścia do ludzi. Tego dnia nikt nie powinien czuć się samotny. Policki osiedla nowej części miasta przygotowały dla swoich mieszkańców wigilię pod chmurką. Chmurka okazała się prawdziwą, ciężką chmurą, z której tego dnia zamiast śniegu sączył się deszcz. Mimo tej niesprzyjającej aury, świąteczna atmosfera przyciągnęła amatorów bożonarodzeniowych potraw. Zapachom, które unosiły się w powietrzu, trudno było się oprzeć. Na wigilijnym stole pojawiły się tradycyjne dania przygotowane przez członków polickich rad osiedlowych. Bezkonkurencyjne okazały się pierogi, które najszybciej zniknęły z wigilijnego stołu. Spotkanie było piękne, przy wtórze pięknych kolęd, pastorałek. Ludzie mogli skorzystać z potraw, które przygotowaliśmy dzięki naszym sponsorom. Mogli posłuchać pięknych kolęd, pastorałek w wykonaniu chórów
i osób prywatnych, które dzisiaj chciały być z nami. Świąteczna atmosfera, którą tworzy się z najbliższymi, wyszła poza mury domowego ogniska. Od wielu lat wigilie organizują rady osiedlowe, stowarzyszenia i zakłady pracy. Wigilia pod chmurką była prawdziwą świąteczną ucztą. Z zachowaniem tradycji, potrawami i kolędami w tle. Podobne inicjatywy są dla rad osiedlowych ostatnią okazją w roku kalendarzowym do integracji lokalnej społeczności. Do integracji wyjątkowej, bo w rodzinnej, świątecznej atmosferze. 20 grudnia salę obrad wzięli we władanie mali mieszkańcy Polic. Przedszkolaki z Polickiej 11 odwiedziły Urząd Miejski, by złożyć życzenia lokalnym politykom. W sali plenarnej czuły się jak u siebie i wcale nie chciały wracać do przedszkola. Wcielając się w rolę polickich radnych, poczuły władzę i podjęły kilka ważnych dla mieszkańców uchwał i decyzji. Jestem Michał. Jestem Palina. W zamian za poparcie przyszłorocznego budżetu burmistrz Polic Władysław Diakun obdarował swoich pomocników słodkimi upominkami. Była to miła przedświąteczna wizyta, po której wszyscy wrócili do swoich małych i dużych obowiązków. Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne wypełniły salę Miejskiego Ośrodka Kultury podczas koncertu od lat organizowanego przez szkołę w Tanowie. 20 grudnia odbył się koncert zorganizowany przez Szkołę Podstawową imienia Jerzego Noskiewicza w Tanowie. Na scenie wystąpili także uczniowie z innych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Naszą ideą jest integracja szkół, ale również to, żeby po prostu wprowadzić się w taki świąteczny, magiczny nastrój, wspólnie pokolędować. Zawsze śpiewamy kolędę, wszyscy uczestnicy, wszystkie dzieci, które występują, opiekunowie. Jest to taki moment wspólnego śpiewania, wspólnego kolędowania. Dzieci z najstarszej tanowskiej grupy przedszkolnej pod przewodnictwem Moniki Kluziński i Jadwigi Łukasiak zaśpiewały dwie piosenki świąteczne. Uczniów szkoły podstawowej numer 1 w Policach przygotowała nauczycielka Teresa Chodoruk. Talenty zaprezentowały również dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej w Pilchowie. Do występu przygotowała je nauczycielka Barbara Kopera. Podczas występów można było usłyszeć wiele wokalnych talentów. Dzieci występowały przy pełnej sali. Tuż przed świętami w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się także koncert kolęd w wykonaniu zespołu folklorystycznego Balbiny. Zespół Balbiny założyła Helena Drachus wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy i Dębostrowa. Od 1959 roku zespół prowadzili Janusz Kaliński, Jerzy Leszczyński, a obecnie Dariusz Skrobania. Od 1974 roku zespół działa pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury. W ciągu 57 lat działalności artystycznej zespół dał 120 koncertów w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i pucharów. Panie mają w repertuarze 150 piosenek ludowych, patriotycznych, religijnych, biesiadnych, wojskowych oraz własnych. Niedzielny koncert przyciągnął rzeszę Policzan, którzy wysłuchali bożonarodzeniowych kolęd. Pierwszego grudnia w gimnazjum numer 2 w Policach grupa uczniów wystąpiła z mini koncertem. Przy akompaniamencie instrumentów w trakcie przerwy w lekcjach uczniowie zaśpiewali kilka kolęd. Rozśpiewaną przerwę kolędową zorganizowały nauczycielki Renata Zarzycka i Ewa Puszka. Uczniowie bardzo chętnie śpiewali. Bardzo się cieszyli i prosili, żeby ponownie taka przerwa jeszcze się pojawiła.
W czasie koncertu wystąpiły dziewczęta z zespołu działającego przy gimnazjum nr 2 w Policach. Śpiewanie w czasie przerwy lekcyjnej to nietypowy sposób spędzenia czasu, a przy okazji dobry moment, by wprowadzić innych w świąteczny nastrój. Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jedną z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu, zwanych jasełkami. 22 grudnia przed szkolną publicznością wystąpili uczniowie z klasy 3 A i klasy 0 Polickiej Trójki. Opowieść, którą przedstawimy, to będzie o narodzeniu Jezusa, w którym właśnie wystąpią króle, pasterze, anioły, właśnie Maryja i Józef. Jasełka przygotowali uczniowie klasy 3 A i oddziału 0 wraz z wychowawczyniami Agatą Żuk, Agnieszką Sielicką i Agnieszką Wasiluk. W przedstawieniu wziął udział zespół wokalny przygotowany przez Mariana Wollerta. Uroku inscenizacji dodały wspólne śpiewane kolędy, pastorałki i piosenki z różnego repertuaru, na przykład Arki Noego. Mikołaj w towarzystwie pomocnicy Żanety rozdawał uczniom prezenty. To chyba najbardziej wyczekiwany przez najmłodszych element świąt Bożego Narodzenia. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu Teletygodnia, a w imieniu całego zespołu Telewizji Police życzę Państwu rodzinnych, zdrowych, pięknych, świątecznych dni. Do zobaczenia.